Dziękuję za możliwość, że w dniu dzisiejszym wraz z prezydentem miasta Opola, panem Kurdyszem Kścińskim, mam możliwość zaprezentowania państwu ten projekt. A dokładnie o koncert muzyki techno, który powstał przy współpracy z miastem Opole i konsulatem Niemiec w Opolu. Z mojej perspektywy jest to wyjątkowe wydarzenie kulturalne, z jednej strony dlatego, że właśnie odbywa się w mieście Opolu. Opole jest znane ze swojej bogatej kultury muzycznej, jak i z bogatego środowiska studenckiego, z wielu uczelni, które na terenie miasta mamy. I to są idealne ramy do zaprezentowania kultury techno, tej sceny, dlatego że ma ono wielu fanów na terenie nie tylko całego kraju, Europy, ale i świata. Daje to nam nie tylko możliwość stworzenia wymiany międzykulturowej, daje to nam również wzmocnienia więzi, przyjaźni między krajami partnerskimi, ale nazwijmy to po imieniu, między miastem Opolem i konsulatem Niemiec w Opolu. Raz jeszcze dziękuję uprzejmie za tą możliwość, jestem z tego bardzo pewny i szczęśliwy. Rzeczywiście bardzo dobrze rozwija się współpraca między miastem a konsulatem Republiki Niemieckiej. Za to też bardzo panu konsulowi chciałbym podziękować. I owocem tej bogatej współpracy jest również projekt, który za chwilkę będzie realizowany w Opolu, do którego serdecznie zapraszam. Intencją tego projektu, tego wydarzenia jest rzeczywiście takie promowanie kultury, promowanie przyjaźni poprzez muzykę. Rozmawialiśmy przed chwilką w moim gabinecie o kulturze, o tym, że wspólnie z panem konsulem porozumiewamy się przez tłumacza. Tymczasem muzyka jest uniwersalna, nie trzeba jej tłumaczyć, każdy ten język rozumie, każdy z niego może korzystać, więc jest to coś, co zdecydowanie nas zbliża. Taka muzyka klubowa, transowa, rave'owa, to jest muzyka, która dominowała, czy była bardzo mocno popularna w czasach, kiedy byłem nastolatkiem, wtedy zaczęła się rozwijać i głównym ośrodkiem w Europie rozwoju tej muzyki były Niemcy. Teraz dalej ma się świetnie, w związku z tym jest to taka oferta, która myślę trafi do różnych mieszkańców Opola i tych młodych, tych, którzy są studentami, ale nie tylko. Stąd serdecznie zapraszam tego 7 grudnia do CWK. Jest to impreza biletowana, ale chcę podkreślić, że te bilety, ceny tych biletów są niższe niż byłyby w wypadku, gdyby nie wspólne zaangażowanie miasta i przede wszystkim konsulatu. Sama muzyka w tym wypadku jest wartością, bo jest ona nieczęsta w Opolu do usłyszenia poza mniejszymi klubami, których też w Opolu coraz mniej, więc tym bardziej w CWK, w miejscu, które do tego się idealnie nadaje, ze względu na charakter tej przestrzeni, myślę, czeka nas noc bardzo dobrej zabawy. Zaplanowaliśmy tam dwie sceny, jedna to będzie taka scena industrialna, będzie tam mrocznie i generalnie będziemy chcieli wszystkie kolory właśnie muzyki techno wywodzącej się z Berlina zaprezentować tam. A druga scena, na której będzie też miejsce dla artystów lokalnych, wręcz przeciwnie, tam będziemy chcieli, żeby było bardziej przytulnie i jaśnie i żeby generalnie były to lżejsze gatunki muzyczne. Specjalnie na konferencję przygotowaliśmy ogłoszenie pierwszego artysty. Będzie to Tobias Live, czyli będzie to występ live, nie DJ set, taki koncert na żywo. Jest to producent, inżynier dźwięku od lat 80. już zajmujący się tematem, także bardzo doświadczony, no i związany z najbardziej kultowym miejscem w świecie techno, czyli berlińskim klubem Berghain, a także jego wytwórnią Osgood Tolf. Bilety można kupować przez biletomat, tak jak się skanujemy przez stronę biletomatu. Najtańsze bilety teraz są w cenie 59 zł. Zainteresowanie jest duże, bo już część biletów sprzedaliśmy, mimo tego, że ogłoszenia nie było. Myślę, że ponad 1000 osób będzie na wydarzeniu. Myślę, że będzie się wahać 1500 od 21 godziny do 8 rano aż, więc można to już liczyć dwie doby, jak ktoś wspomniał z Urzędu Miasta. Także prawie jest to wydarzenie dwudniowe.